będziecie wchodzić już właściwie gimnazjaliści, będą wchodzić w taki czas, kiedy mówi się o wypełnieniu powołania, bo licealiści to już w tym kwią po same uszy. A powołanie to jest rzecz ważna, właściwie najważniejsza, bo to jest odkrycie tego, co jest zamiarem samego Boga. I człowiek jest wtedy w pełni zrealizowany, szczęśliwy, kiedy trafi na to. Łatwo od Pana Boga jakby wydostać tę wiadomość, jaka jest moja droga, ponieważ on nie jest skąpy w informacjach. Człowiek, który autentycznie pragnie poznać swoją przyszłość, to on zmusza niejako Pana Boga do takiego zachowania, wypowiedzenia się, że po pewnym czasie doskonale wiadomo, kim mam być w życiu. I trzeba się tej drodze poddać, niezależnie od tego, czy to będzie droga bardzo prozaiczna, czy też może niektórych z tego grona powoła na stołki ministerialne. Jakiś powiew niewiary czułem tutaj. Mogą być, prawda? Tak. Bardzo dziękuję za to doskonałe przemówienie. Bardzo takie głębokie. I to nie myślę, że to do mnie było skierowane. O tym te słowa świętego Pawła to dokładnie były do was. Żeście listem Bożym pisanym do społeczeństwa. To tak jest, właściwie to do każdego z nas, że my jesteśmy świadkami Boga w życiu. Im bardziej się do Niego upodabniamy, tym bardziej jesteśmy przekonywujący. A do wielkich rzeczy Bóg nas stworzył. To trzeba uwierzyć i to realizować.